tym filmie podsumowanie najważniejszych wydarzeń, ciekawostek i rekordów pierwszej części szóstej kolejki Ligi Mistrzów. Jeśli tak jak ja uważasz, że piłka nożna to najpoważniejsza z niepoważnych rzeczy na świecie, szukasz piłkarskich informacji, ciekawostek i zapowiedzi, to jest odpowiednie miejsce. Jestem Mateusz i witam na kanapie rezerwowych. Przed szóstą kolejką fazy grupowej w obecnym sezonie Ligi Mistrzów w grupach E, F, G i H tylko Barcelona i Lipsk były już pewne udziału w dalszej fazie turnieju. Do ostatnich minut trwała więc dramatyczna walka pozostałych ekip o swoją przyszłość w europejskich pucharach. W grupie E Liverpool grał z Salzburgiem Erlinga Haalanda, wiedząc, że jeśli przegra z nieobliczalnym zespołem z Austrii, najprawdopodobniej pożegna się z rozgrywkami. Spotkanie prowadzone było w szybkim tempie i nie zabrakło okazji do zdobycia gola, których sporo zmarnowali właśnie Haaland i Salah. Ostatecznie Reds wygrali 2-0, tym samym grupę. Norwegowi nie udało się, jako drugiemu zawodnikowi w historii po Cristiano Ronaldo, trafić do siatki w każdym spotkaniu fazy grupowej. Alisson obronił 7 celnych strzałów, to wyrównanie rekordu tego sezonu w spotkaniu zakończonym z czystym kątem. Z kolei Salah raził nieskutecznością, oddał 9 strzałów, z czego tylko 3 celne, by zanotować swoje trafienie. W tej edycji częściej próbował tylko Lewandowski, 10 razy przeciwko Cvennej Zvezdzie, ale trafił 4-krotnie. Targane brakiem wyników sportowych i problemami wewnętrznymi Napoli podejmowało outsidera grupy zespół Genku. Zwycięstwo mogło wydawać się formalnością, ale Belgowie swój jedyny punkt zdobyli właśnie kosztem zespołu Milika i Zielińskiego, którzy pojawili się na murawie od pierwszej minuty. Już po 38 minutach z hat-tricka cieszyć mógł się Milik. Był to dopiero pierwszy hat-trick ustrzelony przez piłkarza Napoli w historii Ligi Mistrzów. W obecnym sezonie co najmniej 3 bramki w spotkaniu zdobywało 8 graczy, w tym 2 Polaków. Dzięki tym trafieniom napastnik ma już 8 bramek w historii występów w Champions League, co wystarcza na drugie miejsce, razem z Krzysztofem Warzychą, klasyfikacji wszechczasów polskich piłkarzy. Na czele znajduje się naturalnie Robert Lewandowski z dorobkiem 63 i spotkaniem do rozegrania. W drugiej połowie wynik na 4-0 ustalił Mertens, dla którego było to spotkanie numer 300 dla klubu. Dokonał tego jako 9 w historii. Pomimo awansu do dalszej fazy, z posadą szkoleniowca Neapolitańczyków pożegnał się Carlo Ancelotti, o czym mówiło się już od dawna. Utytułowany włoski trener ma być teraz przymierzany do Arsenalu. Na jego następcę typowany jest Gennaro Gattuso. Na pocieszenie Ancelottiemu pozostaje tytuł jedynego w historii szkoleniowca, który awansował do fazy pucharowej Ligi Mistrzów z zespołem z każdej z 5 czołowych europejskich lig, w tym 2-krotnie z Włoch. Wcześniej były to Chelsea, PSG, Bayern, Real i Milan. W grupie śmierci F pewna awansu Barcelona, mocno przemeblowanym składem, mierzyła się z Interem, który potrzebował wygranej, zakładając komplet punktów Borussii ze Slavią. Nawet bez Messiego i Ter Stegena i z kilkoma młodszymi piłkarzami w składzie Barca była równorzędnym rywalem dla zdeterminowanego zespołu Antonio Conte i zdołała wygrać 2-1, a decydującego gola w końcówce zdobył Ansu Fati, zostając w wieku 17 lat i 40 dni najmłodszym w historii strzelcem w Champions League. Inter, podobnie jak przed rokiem, w grupie z Barceloną zajmuje tylko, jak na swoje ambicje, 3 miejsce i po raz pierwszy w swojej historii w 2 kolejnych sezonach nie wychodzi z grupy. Znów z bardzo dobrej strony pokazał się zespół Slavii Praga na równych warunkach, rywalizując z Borussią, ulegając nieznacznie 1-2. Bohaterem wicemistrzów Niemiec został mający ostatnio problemy z dyscypliną, a także przymierzany do wielu klubów Jadon Sancho. Anglik rozegrał w tym sezonie 18 gier w lidze i lidze mistrzów, w których zanotował po 9 trafień i kończących podań. Gol przeciwko Czechom do 5 przedłużył jego serię z golem we wszystkich rozgrywkach. Borussia awansowała dalej 10 raz. Spośród niemieckich zespołów tylko Bayern może pochwalić się lepszym wynikiem. Bawarczycy radzili sobie w grupie 25-krotnie. W grupie G dramat Zenita Sankt Petersburg, który przystępował do ostatniej kolejki na drugiej pozycji w grupie, ale po porażce z Benfiką 3-0, a także w obliczu remisu Lyonu z Lipskiem, spadł na ostatnie miejsce w tabeli. Niemców do zwycięstwa w grupie poprowadził Julian Nagelsmann, najmłodszy w historii trener, który tego dokonał. Ma on 32 lata i 4 miesiące, jest więc młodszy od Leo Messiego i w tym sezonie na boiskach w ramach Champions League pojawiło się ponad 60 graczy starszych od niego. W grupie H o awans walczyły Chelsea i bezpośrednio Valencia z Ajaxem. The Blues poradzili sobie z najsłabszym w grupie Lille, wygrywając 2-1 i zapewniając sobie awans do dalszej fazy. Frank Lampard został pierwszym od sezonu 10-11 po Harrym Redknappie z Tottenhamem, angielskim szkoleniowcem, który prowadząc swój zespół we wszystkich 6 spotkaniach grupowych awansował do 1/8 finału. Dość niespodziewanie Ajax przegrał u siebie z nietoperzami 0-1 i przy wyniku zespołu Franka Lamparda z pierwszego przed tą kolejką miejsca spadł na 3. Zespół,
który był o krok od finału poprzedniej edycji, na wiosnę zagra tylko w Lidze Europy. Drużyna Erika ten Haga, mając 10 punktów i bilans bramkowy plus 6, jest drugim w historii najlepszym zespołem po Napoli z sezonu 13-14, kiedy zgromadziło 12 oczek, który odpada w fazie grupowej. 4 lata temu, także z dorobkiem 10 oczek z Ligą Mistrzów, pożegnać musiało się Porto. Valencia awansowała z grupy 7 raz w historii i 5 z pierwszej lokaty. Które z rozstrzygnięć, jakie miały wczoraj miejsce, to dla Was największa strata, niespodzianka? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzić na ten temat. Jeśli jesteście zainteresowani najnowszymi plotkami transferowymi, mogą zainteresować Was materiały poświęcone Chelsea i Realowi Madryt, do których linki pojawiły się teraz w dolnych rogach ekranu. Mowa w nich o zawodnikach, którzy w najbliższym czasie mogą dołączyć do zespołów The Stamford Bridge i Santiago Bernabeu, a także tych, którzy być może rozgrywają ostatnie spotkania w barwach tych klubów. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Prosto z kanapy rezerwowych.